zaletki? Woreczki z lawendą, ozdoby świąteczne głównie. Przygotowaliśmy się tutaj właśnie dzisiaj pod kątem Świąt Bożego Narodzenia. Kto wykonuje te piękne ozdoby? Uczestnicy. My, uczestnicy. A skąd bierzecie pomysły na no, takie przepiękne, muszę przyznać, ozdoby świąteczne? Bardziej od terapeutów. Są bardzo kreatywni, przeglądają strony internetowe, interesują się tym, jak jeździmy do hurtowni, to sami też dobierają sobie, czyli mają wizję. Są naprawdę bardzo kreatywni. Jest grupa osób, którzy po prostu patrzy i widzi. Tu jest nasza specjalistka na przykład od rzeczy klejonych klejem na gorąco. Jagódka bardzo... Bransoletyk jestem też. I też. Jagódka też bardzo robiłam. Ładnie też i wyszywa, i rysuje, klei. Po prostu widzą, patrzą, jest, tak? Czasem pomagają tego wsparcia od terapeutów, no bo no, siłą rzeczy, no nie da się tak inaczej. Ale są naprawdę wspaniali i dusza artysty. Jak długo trwało przygotowanie się do tego kiermaszu? No my to już zbieramy chrust w lesie od niemalże jesieni, czyli tak październik już latamy po tych lasach i zbieramy sobie różne rzeczy. Idziemy na spacer i taka na przykład Ewela powie, o, ten kij to się może przydać albo ta kora i bierzemy i tak znosimy jak te i potem zawijamy jak te świstaszki. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że są to dary lasu, a skąd jeszcze czerpiecie surowce do tego produktu? No zaopatrujemy się no, w hurtowniach, jak wielu innych tutaj też wystawców. Nie jest tam powiedzmy, no nie stworzymy sobie wszystkiego z tego lasu, las nam nie da wszystkiego, prawda? Czasami tam lecimy, kupujemy, bierzemy ze sobą uczestników, żeby oni też pod kątem tego, co by chcieli ewentualnie stworzyć, prawda? Bo jak, może się niektórzy rzeczy powielają, bo podpatrują siebie nawzajem, ale każda z tych rzeczy jest inna, prawda? Tak, na pewno każda jest nacechowana autorem. Na przykład, tak, Julitka, która barwne lubi wstążki świąteczne i też mamy tych wstążek trochę, no bo na samo to, że zauważyła, że te wstążki są takie istotne, prawda, w tej dekoracji świątecznej. No tutaj by chcieli z nami tutaj wszyscy być, ale no nie da się przywieźć wszystkich uczestników na takie wydarzenie. A ile osób brało udział w przygotowywaniu tych produktów? Wie pani co, tak podejrzewam, że to było w granicach 40 osób. Coś tam każdy od siebie musiał stworzyć. Znaczy musiał, nie musiał, po prostu chciał. No mamy dość duży asortyment w tym roku, dużo wyrobów z drewna, choinki, reniferki, wianki z szyszek, wianki z materiałów na drzwi, choinki z materiałów, świeczniki. No, myślę, że jest na czym zawiesić oko. Skąd bierzecie państwo inspiracje, pomysły do wykonania tak pięknych ozdób świątecznych? No tutaj to dużo pomysłów mają nasi uczestnicy. Gdzieś tam coś podpatrzą w internecie, w telewizji, gdzieś tam pojadą, gdzieś coś zobaczą, no i później nam mówią, jakie rzeczy widzieli, narysują i później robimy szablony. Tu za mną jest pan, który wycina te wszystkie piękne rzeczy, wykonawca tych wszystkich, także nie, skromny chłopak ich chce uciec. Także no mówię, sami uczestnicy tutaj nam podsuwają pomysły. A jak długo przygotowujecie się państwo do takiego kiermaszu? Już od września staramy się pierwsze prace wykonywać. No wcześniej zbieramy różne materiały, szyszki, żołędzie, orzechy. No i później siadamy do stołów i wspólnymi siłami wszystko wykonywujemy. Co można kupić u was na stoisku? Można kupić piękne filcowe torby, a takim naszą specjalizacją taką są wyroby z lawendy. Mamy woreczki do szaf, sakiewki, mamy cudowne termofory z pestką wiśni, z lawendą, poduszki z gryką, z lawendą. Piękne, prawda, anioły, piękne skrzaty, takie ekologiczne choinki z drewna. Wszystko, o czym państwo tutaj marzą. Kto wykonuje te przedmioty? Wykonują nasi uczestnicy, są to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które w naszym warsztacie aktywizujemy do pracy. Pod kierownictwem, prawda, z pomocą instruktorów.